Witam Was na moim kanale Beauty by Mikasia. Dzisiaj denko kosmetyczne. Koszykarz się wysypuje. Będzie pielęgnacja, kolorówka o włosach, zapachach do domu, do ciała. Także sporo tego. Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam do dalszej części. Mamy wrzesień, kiedy to dla Was skręcę. Mamy 30 stopni, więc uhu. Myślę, że jesień zapowiada się piękna i słoneczna. Wypijmy za to i jedziemy. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam do dalszej części. Zaczynamy. Powiem Wam, że kręcę to we wrześniu, bo mamy już wrzesień. Połowa września tak naprawdę. Więc takie wyjaśnienie małe, wiecie, bo tutaj mam bluzkę na ramionczkach. Nie wiem, jaka temperatura w tym momencie jest, ale teraz, kiedy kręcę, jest 30 stopni, więc lampy, ciepło. No to bym się tu rozpłynęła, jakbym miała nawet z krótkim rękawkiem bluzkę. Także takie małe wyjaśnienie. Mogę się jeszcze spryskać mgiełką, liście zielonej oliwki, które towarzyszą mi całe lato. Odkrycie, tak naprawdę odkrycie dzięki jednej z Was. Tutaj mam nowe opakowania, zaraz Wam pokażę, bo zużyłam już jedne. Także jedziemy, bo gorąco jest niesamowite. Mam tutaj cały kosz. Farba. Farba do włosów. Teraz możecie zobaczyć. Naprawdę doświetlam się dość, żebyście mogli zobaczyć kolor, jaki mam włosów. W tym momencie mam chyba najfajniejszy. W tym momencie, tak? Bo w tym momencie jestem najlepiej zachwycona, fajnie brzmi. Zachwycona jestem tym kolorem, tą farbą, tu gdzieś w przebitkach Wam pokażę, bo jak sobie nakładałam ostatnio, to kręciłam, fajna konsystencja tej farby, niespływająca. Dodatkowo jest szampon, że także po... Dodatkowo tutaj w zestawie mamy odżywkę taką dużą, o tutaj mam, na wannie leży, o, ona jest bardzo fajna, bardzo gęsta i dodatkowo tam macie po farbowaniu specjalny szampon, żeby po farbowaniu umyć tym szamponem. Bardzo ładnie, nieszczypiąca, niespływająca farba i to jest L'Oreal 8U. To jest bardzo ważne, to 8U. Słuchajcie, bo odcienie blondu są bardzo różne, a tutaj i ósemki też są 8, 10, 8, 9, no różne, natomiast tu jest właśnie taka informacja, uniwersalny jasny blond, odpowiedni do każdego odcienia cery i ja uważam, że to jest w dziesiątkę, że naprawdę każdemu rodzajowi jakby, wiecie, skóry odcieniu będzie pasował i ta farba jest najdroższa, z tego co zauważyłam, wśród L'Oreal, nie zawsze jest, bo tak jak mówię, zwracajcie uwagę na numerację, tak? To jest 8U, czyli tak zwana uniwersalna, że pasuje do każdej karnacji. No ja jestem zachwycona z tego koloru. Już drugi raz używam tej farby, więc teraz możecie właśnie zobaczyć efekt taki w pełnej krasie tego koloru. No też trzeba wziąć pod uwagę, że lato jest jeszcze w tym momencie, kiedy dla Was kręcę. Było dość ciepłe, gorące. Ja dużo przebywam na powietrzu, więc to też słońce ma tu swoją zasługę. Ale mimo wszystko uważam, że na ten moment to jest najfajniejsza farba. No i właśnie mam ją teraz. Także farba. Wyciągam, słuchajcie, kolejność nie ma znaczenia, bo tutaj mam, o, od tych pudełek dużych zaczniemy, a te pudełka duże to jest po prostu sztos, już kiedyś Wam wspominałam Loris, zapach do domu, jeżeli szukacie fajnego zapachu, który będzie się długo utrzymywał, będzie intensywny, to ta firma robi świetne te zapachy, to jest taka buteleczka szklana, ale taka ładna, klasyczna i elegancka, czarne tutaj, ta zakręteczka taka, gdzie wkłada się te właśnie czarne pałeczki. Bardzo proste, eleganckie zapachy sztosowe. Powiem Wam, że teraz właśnie mam, jeszcze nie pachnie mi, na miesiąc starczają. To jest właśnie mango, mango. Samo mango to jest chyba, tak? Mango.
Pachnie owocowo i świeżo, bardzo fajnie, natomiast nie tak intensywnie, ale dla mnie jakby dobrze, słuchajcie, bo ja mam małą przestrzeń i jak używałam wcześniej tych innych Loris, to potrafiłam do szafy na przedpokoju chować, jak szłam spać, żeby po prostu po całym mieszkaniu, no wiecie, żeby ten zapach tak nie pobudzał i żeby go nie było czuć, ale to na samym początku, później po tygodniu już mogłam wystawić na przedpokój i wtedy cały dom ładnie pachniał. Natomiast z tych wszystkich to mango jest najdelikatniejsze i nie musiałam go chować do szafy, stoi sobie na przedpokoju, jest fajny, taki orzeźwiający. Czy ja wiem, czy to mangowy jest taki, ja bym powiedziała, że to taki jakiś egzotyczny. Ja myślę, że jakby ktoś nie wiedział, że to mango, to trudno powiedzieć, że to jest mango. Dla mnie to jest taki owocowy, jakiś świeży zapach. Ale bardzo fajny i nie tak intensywny. Ale jeżeli szukacie intensywnego, to poprzedni miałam to. To jest petarda. Petarda. Chyba najmocniejszy, jaki miałam. Jeszcze miałam wcześniej, nie pamiętam, coś z wiatrem. Też bardzo fajny, delikatny. Ale to jest petarda, jeżeli macie dużą powierzchnię mieszkania, chcecie intensywny, fajny, perfumowany zapach, to koniecznie. Loris i to była paczula i bergamotka. To jak perfumy pachniało. Ja naprawdę przez chyba 2 tygodnie chowałam ten zapach do szafy, jak byłam w domu, wiecie, bo naprawdę spać się nie dało. W całym mieszkaniu było czuć. Ale to jest taki zapach, taki wiecie, elegancki, taki z pazurem, no bardzo, no intensywny, bardzo intensywny. Więc jeżeli szukacie takiego intensywnego, perfumowanego zapachu, to właśnie ta patchouli i bergamotka. Loris jest świetny, świetne w ogóle te zapachy. Ja właśnie różne wypróbowuję. Tutaj w Rossmanie nie widziałam Loris, w Hebe też nie widziałam. Myślę, że online znajdziemy. Ja to przywożę z Świętokrzyskiego, z drogerii Labo, bo tak się ta drogeria nazywa. Także pozdrawiam serdecznie Świętokrzyskie oczywiście. Nie ze względu na to wszystko, co się dzieje, słuchajcie. Pamiętajcie, że może tak nawiążę, że ludzie... A może nie będę nawiązywać, słuchajcie. Bo teraz w związku z tym, co się dzieje u nas w kraju, to Świętokrzyskie chyba jeszcze bardziej wybrzmiało, ale pamiętajcie, że tam też są ludzie myślący. I to, co zawsze Wam będę mówiła, nie liczcie na to, że jakiś polityk zmieni Wasze życie, jeżeli Wy nie zmienicie swojego podejścia. Oczywiście to nie jest, słuchajcie, nic przeciwko, żeby broń Boże nie głosować albo i tak dalej. Nie, 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 to nie o to chodzi. Ale pewien dystans i taki zdrowy rozsądek przyda się każdemu. I dlatego o tym mówię, jakby stoję trochę, wiecie, jakbym mówiąc tak o Świętokrzyskim i tak dalej. Chodzi mi o to, że po prostu pamiętajcie, że wszędzie są ludzie, każdy ma prawo do swojej opinii, swojego postrzegania świata, ale nie myślcie, że jakiś polityk, jakaś partia, jakiś wódz albo nie wódz zmieni Wasze życie. Nawet fura pieniędzy, którą dacie ludziom, to jak w środku będzie ta pustka, nie da rady. Nie chcę mi się o tym powtarzać, bo nawet dla... Ale powiem to, bo to taki film, akurat jest okazja, żeby o tym powiedzieć. Ja dlatego też vlogów tak mało kręcę, bo już jakby, wiecie, wiem o tym też, że nikogo się do tego nie przekona. Po prostu trzeba być bohaterem swojego życia i żyć tak, jak się chce. Dopiero wtedy może ludzie zauważą, że hello, no jednak coś tutaj jest na rzeczy. A gadaniem takim i mówieniem Wam, to myślę, że to nic nie da, ale jest okazja i jeżeli jest okazja, to mówię. Pamiętajcie, że zmienić swoje życie tylko Wy możecie. Swoim postrzeganiem, podejściem i skupieniem się na sobie, a nie na tym, że ktoś Wam zmieni życie. Co nie oznacza, że też odpuszczamy, no i jeżeli się dzieją takie rzeczy, tak, raz na jakiś czas, no to warto wziąć udział, warto zagłosować, dać swój głos, to nie o to chodzi, ale nie zafiksowujcie się. Luz.
ważność. Odpuśćcie. Ja w ogóle teraz czytam i jestem zagłębiona w transferring, więc... Ale to może we vlogu powiem coś więcej. Dobra, ale ja już się rozgadałam na całego, ale po prostu pozdrawiam świętokrzyskie. Loris, jeżeli szukacie fajnego zapachu, intensywnego, to ta firma ma naprawdę bardzo fajne i trwałe zapachy. Ale się nagadałam. Nie wiem, czy to wszystko puszczę Wam, bo zobaczymy. Ruszam kamerą i lecimy dalej. Mięta herbaciana, to nikogo chyba nie trzeba przekonywać. Jeżeli jesteście dłużej ze mną na kanale, to mięta herbaciana towarzyszy mi od zimy i to są relaksacyjne kąpiele, takie odprężające w lecie, orzeźwiające. No i właśnie lato, to dwie buteleczki zużyłam leciutko. Jest takie świetne w ogóle pod prysznic orzeźwienie, że to show. Zużyłam płyn micelarny Alvira. Ja go tylko dostaję w Action. Ostatnio kupiłam Eveline, ten duży taki płynik, go jeszcze mam. Jest naprawdę ok, ale bardzo często stosuję ten płyn Alvira, bardzo go lubię, ale no to muszę do Action podjechać. Mam po drodze i ogólnie, ale w ostatnim czasie właśnie chciałam powrócić i sprawdzić Eveline. Bardzo dobrze się sprawdza. Już na wakacjach też miałam tą butlę wielką, więc jeszcze zużywam, a wcześniej miałam Alvira, bardzo fajny, delikatny, ale delikatniejszy on jest od tego Eveline. Dalej, o, jak płyny, to demakijaż, mleczko do demakijażu, zmęczone oczy, tak? To są zmęczone? Tak, zmęczone oczy, nadwrażliwa skóra. Ja lubię, zwłaszcza wiecie, tusz zmywać mleczkiem. Nie płynem micelarnym, ale mleczkiem. I używam ziół, i tutaj mam następny. Najczęściej właśnie tym mleczkiem. Zużyłam. Z jakiegoś języka musi być. Crazy in Love La Rive, to jest mgiełka z witaminą E i prowitaminą B5, bardzo fajnie, bo możecie ją stosować na włosy i tutaj na ciało, tylko nie proponuję, bo znam osobę, którą pozdrawiam serdecznie, całuję, która sobie psikała u nasady i potrafiła ta mgiełka podrażniać skórę. Nie psikajcie jej czasami właśnie w cebulki i tak dalej, tylko po prostu na włosy, tutaj, zwłaszcza na końcówki, tu, we włosy. To nie jest taka mgiełka we włosy, odżywka, tylko na włosy. To jest bardziej właśnie zapachowa na ciało, bardzo fajny, fajny zapach, taki... chociaż ja bardziej mint chill lubię na lato, ale nie udało mi się dorwać w to lato, słuchajcie, mint chill, nie wiem, czy wycofali tą mgiełkę, bo ona fajnie taka odświeżająca była bardziej. A ta jest taka bardziej zapachowa, ale bardzo fajna, bardzo ją lubiłam. To już nie pierwsza moja buteleczka. Liście zielonej oliwki. To jest, w ogóle ja tutaj doczytałam się, słuchajcie, że to jest tonik z witaminą C na co dzień w podróży, po ćwiczeniach. No więc dlatego ja się nie dziwię, że, no widzicie, ja Wam mówię, pokazuję, jak jesteście ze mną na Instagramie, ja w samochodzie po prostu mgiełka, jak nie ta zielona, to mam tą niebieską, mięta i czarna porzeczka. Odświeżanie. Ja normalnie, wiecie, jak w upały jeżdżę, to biorę tą mgiełkę i na nogi tutaj od razu, no jakbyście miały lekki prysznic. Po prostu nie wyobrażam sobie przetrwania tego lata, które już mija, bez mgiełek. A mgiełki towarzyszą mi cały rok, bez względu na pogodę. One robią najlepszą robotę dla mojej skóry, która... Ja mgiełki ogólnie, i to ziai, stosuję od 5 lat. Zaczynałam od jagody akai i kwas hialuronowy, która jest jedną z najdroższych chyba ich mgiełek. Więc i ja widzę, kiedy używam tą mgiełkę, a kiedy nie. No po prostu
Miełka to jest moje must have. Zużyłam, słuchajcie, biotonikłę. Okular założę. Biotonikłę, chyba tak, Multi Biomask Lifting, płatki pod oczy. To są takie dwa, takie żelowe. Ja zawsze jak jest sobie używam, to na 5-10 minut wkładam do zamrażalki. Do zamrażalki? I później, żeby były tak fajnie schłodzone, bo to są właśnie żelowe płatki i tak fajnie pobudzają, wygładzają, nie robią jakiś, wiecie, szał, jakiegoś nie wiadomo co, ale ładnie tutaj tak tą strefę pod oczami tak pobudzają. Lubię, lubię i często do nich powracam, co jakiś czas, no powiedzmy, nie często, ale co jakiś czas. Luxia, jak szukacie mydełka i lubicie róże, płatki róż, no to to Luxia, moja ulubiona. Luxia, jak ona się to nazywa? Creaming Soft Rose Milk Proteins. No właśnie, róża z proteinami mleka, kremowe, nawilżające i piechnie. Pięknie pachnące, także czujecie, wiecie, na dłoniach płatki róż. O włosach było, o farbie było. Szampon, który poprawił kondycję moich włosów i w ogóle one bardzo rosną, to jest szampon do włosów z pokrzywy i to jest Green Pharmacy, także tej firmy, bo bardzo dużo, wiecie, szamponów pokrzywowych jest różnych firm, ale ta firma to jest jakiś sztos. Ja teraz w ogóle piję pokrzywę z mango, na Instagramie Wam pokazywałam, bo to żeby też od zewnątrz, znaczy to od zewnątrz i żeby od wewnątrz, bo pokrzywa dobrze właśnie działa na porost włosów, paznokci i ogólnie, wiecie, oczyszcza organizm. I tu jest sama pokrzywa. Ja już Wam mówiłam chyba w ostatnim denku, ja jak umyję włosy, to po prostu czasami zapominam o odżywce, bo tak pięknie po prostu wyglądają moje włosy po tym szamponie. Mam teraz nowe. Tutaj zużyłam i mam nowe. I maska nawilżająca z kwasem hialuronowym z zaprysznica i mam nową, to jest właśnie duo, bardzo, z którego, wiecie, jestem bardzo zadowolona, bardzo ładnie wpływa na moje włosy, te dwa, a tutaj jeszcze właśnie pokażę Wam, bo tutaj sobie postawiłam, tutaj mam na wykończeniu Garnier Fructis, to jest sok z keratyną. Bardzo lubię, to jest taki do spryskania, przede wszystkim za zapach, w ogóle Garnier ma świetne zapachy. Już tu mam dosłownie może na 2-3 razy i to jest, bo mam też taką ich maseczkę, którą już chyba z 3 miesiące zużywam, ale nie zawsze ją nakładam. O, to po prostu jest taka maseczka, słuchajcie, bez spłukiwania, krem bez spłukiwania. Ja to bardziej dla zapachu tego używam, mam wrażenie. I to czasami właśnie sobie spryskuję tutaj na końcówki. I tu mam już prawie na wykończeniu. I tutaj mam prawie to na wykończeniu. Fajna, nieobciążająca jest ta, wiecie, odżywka. I taki fajny zapach unoszący się. I tutaj już połowa to nie jest, ale trochę zużyłam tego szamponu Aloes Hydra Bomb. O Boże, jak to pachnie. Słuchajcie, bardzo fajne. Ja używam tego szamponu. Czasami robię tak, że po prostu jak umyję najpierw szamponem z pokrzywy, to później nakładam maseczkę tą z kwasem hialuronowym tutaj od nasa do ucha po same końcówki, tak dużo, to później właśnie lekko jak myję, zmywam tą maseczkę to właśnie tym szamponem, bo uwielbiam zapach. I te włosy są takie fajne, lśniące. Włosy normalne, odwodnione. Jezu, to tak pięknie pachnie, słuchajcie. No mówię, Garnier to dla zapachów ja biorę. Rewelacja. I tutaj już mam na wykończenie. Nie wierzę. Dobra, zaraz to pozbieram. Na wykończeniu mam ten szampon, słuchajcie. Jeszcze na 2-3 razy, ale to jest właśnie Bal Essence. Pięknie pachnie, to też ta firma robi świetne właśnie te szampony, odżywki, wiecie, o zapachu, nie? Bardzo fajny, tak,
taki gęsty szampon, taki odżywiający. Ja jak go stosowałam, to nawet już żadnej odżywki nie stosowałam, a bardzo, na bardzo długo mi starczył. Nie wiem, na 3 miesiące. Pięknie pachnie. Dobra, muszę pozbierać zabawki i zaraz wracam. Musiałam też zobaczyć, co Króla robi, bo Króla monitoring robi. O Jezus, po nawannie się przykleiłam. Trochę się tutaj, wiecie, na wannie przykleiłam. Robi monitoring, ale w kuchni, więc tam muszę trochę tak nasłuchiwać, czy tam nie mruczy, czy już jej się nie znudziło. Czy jej się nie znudziło, nie? Bo to za wysoka, za wysoko jest szafka, żeby ona mogła wyskoczyć. Ale ona da znać. Ona zaczyna tak mruczeć i tak dalej. Wracamy. Zabawki mi wypadły. Wypadło mi złote keramidy Bielendy. To jest balsam do ciała. Bardzo fajny, bardzo gęsty, wydajny. On jest ujędrniający. Skóra bardzo sucha. Keramidy złoto 24-karatowe. Olejek. Jaki? Kameliowy. A czy to kamelią pachniało? No. No, tak. Bardzo fajny taki zapach, taki dla mnie taki prawie perfumowany, ale na takie upały wielkie to nie za bardzo, słuchajcie, bo on bardzo taki gęsty, chociaż on szybko się wchłaniał i ładnie ujędrniał. Myślę, że mogłabym do niego powrócić, ale to jest bardzo taka gęsta konsystencja. No i jak takie wielkie upały, to ja bardziej stosowałam ten olejek Bielendy, ale o, jeszcze go nie zużyłam. No i powróciłam, wiecie, do mojej ziai, oliwkowe mleczko do ciała. To jest właśnie lato, nie lato, zima, to najczęściej ten balsam wam pokazuje. I teraz go też właśnie używam, a ten wykończyłam, bardzo fajny, ujędrnia, jest naprawdę gęsta, taka zawisista konsystencja. Fajny produkt. Złote keramidy. No i jeszcze tu o włosach. Serum J2 z witaminą A. Zużyłam. To na końcówki sobie wcierałam. Nie wiem, czy tutaj widać. Serum J2 z witaminą A. Coś takiego. To najczęściej właśnie na końcóweczki sobie wcierałam. Wchłaniał się, ale ja wiecie, nie zauważyłam jakiś, mam jeszcze na wykończenie, ale to w następnym odcinku wam pokażę. Ja nie zauważyłam jakichś spektakularnych efektów. Czasami nawet miałam wrażenie, że lekko przesuszał, więc tak. Zużyłam, słuchajcie, tą celulozową gąbeczkę. Bardzo fajnie zmywa makijaż, a jak zmywam makijaż, to mam o wam pokażę tutaj z szafki to ja to jeszcze mam, ukaże się zakładka, pokazywałam wam, to jest hemp, to w Biedronce kupiłam rozświetlający puder do mycia twarzy. Jezus. Rozświetlający puder do mycia twarzy, to jest z tym, no z czym? Zawiesiłam, z czym to jest? Z tym zielonym, ładnie pachnącym. I szampon, konopia oczywiście, ja też używałam i często powracam do szamponu z konopi. No i właśnie to jest taki puder rozświetlający z konopi i bardzo fajnie. Bardzo fajnie zmywa buzię. Ja tego nie stosuję i jeszcze sporo mam, tego niewielka ilość wystarczy, fajnie tak odświeża buzię, więc z tą właśnie celulozową gąbeczką fajnie, zwłaszcza wiecie, po długim dniu upale to on ładnie tak rozświetlał i tak odświeżał buzię. Także, ale tu właśnie ja nie dękuję tego, jeszcze dużo to mam, to kiedyś w Biedronce kupiłam. Słuchajcie, dękuję gąbeczkę, świetna gąbeczka, sponge, bardzo mięciutka, ale ona już się tu nie domywa, tu lekko pękła i ona w ogóle takie, widzicie, ombre miała, że tu była jaśniejsza, tu ciemniejsza.
kupiona w świętokrzyskiej drogerii Labo Blink. Była w ogóle w takim świetnym pudełeczku, świetna, świetna. Ja nie widziałam w Rossmanie takich gąbeczek, ale jak gdzieś wyczajicie, to śmiało możecie kupować, bo bardzo fajna gąbeczka, mięciusieńka, bardzo ładnie rozprowadza podkład, zresztą w moich ostatnich filmach widzieliście, jak po prostu pięknie sunie po buzi, no ale czas się z nią rozstać, ja sobie kupiłam, zaraz wam pokażę, tutaj wpadzie. O, teraz sobie wezmę o tą Kiehl's, bo najczęściej właśnie ja kupuję Kiehl's i tu z bambusem, gąbeczka do makijażu z ekstraktem z bambusu. Będzie teraz ta grana i ona jest jeszcze tak fajnie ścięta, będziemy też, będziemy makijaże robić nim, więc, a ta naprawdę świetna, aż mi żal się z nią pożegnać, ale była ze mną całe lato, więc no, miesiąc. Mi tak gąbeczki starczają na miesiąc. Ona już tutaj się nie domywa, pękła leciutko, ale tak jak mówię, Blink. Jak gdzieś wyczajecie to w ciemno, możecie kupować, naprawdę. Świetna gąbeczka. Pasta do zębów, Himalaya. Tutaj miałam ostatnio, z czym miałam? Z papają właśnie. Teraz mam z kokosem. A ta była z papają. Z papają ma takie drobinki, bardziej doczyszcza. Kolorówka, denkuje, a to się rzadko zdarza. Lirene podkład, świetny, to jest moje odkrycie. To jest najlepszy podkład do tej pory, jaki miałam dla cery dojrzałej. To jest My Master, świetna nazwa i ja też mogę się podpisać, że to jest My Master. To jest podkład ujędrniający, wygładzający, wysoko kryjący podkład odmładzający nude. Ja miałam kolor nude, kolagen, złoto, złoto i kolagen, peptydy, nie wiem co tutaj jeszcze, trwałość. Powiem wam tak, świetnie dopasowuje się do kolorytu skóry, pięknie wyrównuje, niewielka jego ilość, tutaj jest odkręcany, nie ma żadnej pipetki, ale ja po prostu wylewałam go na gąbeczkę i tyle ile wylałam, jest film na moim kanale z tym podkładem, podlinkuję wam na dole. I po prostu on sunął po mojej buzi. Niewielka jego ilość wystarczyła mi na całą buzię. Pięknie krył, nie robiąc maski. Nie trzeba go przypudrowywać. Utrzymywał się cały dzień. Ja, słuchajcie, w rejonie, w pełnym słońcu nic. Nie ważył się, nie schodził. No po prostu to jest złoto. Naprawdę złoto. To jest odkrycie tego roku. Najlepszy podkład, jaki ostatnio miałam, drogeryjny i na pewno do niego powrócę. Nawet nie wiem, czy w tym momencie, kiedy już widzicie ten film, to już go nie mam, bo w sensie na buzi to go nie mam, bo w tym momencie mam inny podkład, ale powrócę do niego na pewno. Coś tutaj, podkład do zadań, może wam przeczytam, podkład do zadań specjalnych, który perfekcyjnie ukryje niedoskonałości, tak. Zaczerwienienia, tak. Unikalna, lekka konsystencja, tak. Bez efektu maski, tak. I pozwala jej swobodnie oddychać, tak. Nie czujecie, że w ogóle macie ten podkład na twarzy. Dzięki idealnie scalającym się pigmentem możesz sama decydować o sile krycia, tak. Także no, no mówię wam, to jest świetny podkład. Lirene. Ja nie miałam po prostu, ja nie miałam lepszego drogeryjnego podkładu jak ten. Także polecam wam My Master. Podpisuje się My Master Tool. Tusz. Teraz mam ten też tusz, z odżywką z Essence, to jest Evaline Varieté brązowy, mój must have, mój ulubiony brązowy tusz, zapach Donna Larive, słuchajcie, ile ja mam pytań,
jak chodzę w rejon, poznaję, wiecie, ludzi, mam styczność z wieloma ludźmi, ile ja już pytań, czym pani pachnie i tak dalej, i tak dalej. No ale powiem wam już, ilu osobom ja po prostu musiałam mówić, czym ja pachnę, to jest niewiarygodne. Ale pamiętajcie też, właśnie a propos zapachów, tutaj chciałabym wspomnieć, że to, że coś na przykład na mnie pachnie, nie znaczy, że będzie dla was, na was pachniało. I też już długość utrzymywania się zapachu to naprawdę zależy od naszych feromonów, od naszego pH, od skóry. I każdy też perfum, każde zapachy rozkładają się inaczej na każdym, wiecie, ciele, tak? Dlaczego są unisex perfumy? Dlatego, że inny mężczyzna ma pH, inna kobieta. I to dotyczy nie tylko, że płci, ale także i, wiecie, danej osoby. Na jednej kobiecie będzie to pachniało tak, a na innej jeszcze inaczej. I też długość utrzymywania się zapachu też zależy. Także, natomiast Donna LaRive jest taką mgiełką, takim perfumem, na którym myślę, że każdy może sobie pozwolić chociaż raz wypróbować. No i ja to stosuję jako mgiełkę, odświeżam. No to jest dla mnie tak zapach odświeżający, świeży, cytrusowy, taka, wiecie, takie orzeźwienie. Morskie, lekkie, cytrusowe, takie lato, ale takie wiecie, lato. No ten zapach przypomina mi Dolce & Gabbana Light Blue, po prostu. I dlaczego mówię jeszcze o tym, że różne zapachy różnie na nas będą pachnieć? Kupiłam w Zarze online Unexpected Joy. To jest, ja zapomniałam, jaki to jest odpowiednik perfum. No i wiele osób się zachwycało, a to totalnie nie jest mój zapach. Tutaj czuć trochę brzoskwinie, ale to jest dla mnie taki bardziej kwiatowy zapach. A większość ludzi i w opisie, że to jest owocowy. Dla mnie to nie jest owocowy, na mnie nie pachnie owocowo, na mnie bardzo krótko się utrzymuje. Na początku w ogóle jak go używałam, to mnie drażnił. W ogóle to nie jest moja bajka, wiecie? Zużywam go, nie? On po jakimś czasie trochę takim brzoskwinią dla mnie pachnie. Na mnie tak pachnie ten zapach. Dajcie znać, czy ktoś z was ma Unexpected Joy. To jest perfum Zary. Zużyłam, ale powiem wam, że w ogóle na początku bardzo mnie drażnił ten zapach. Uważam, że on jest tak mocny i taki nie mój, że tak jak mówię, a teraz już go tak psikam, nawet nie czuję i w ogóle się nim nie zauroczyłam. Natomiast Donna LaRive, ja wam pokazuję jedną buteleczkę, ale ja przez ostatni czas to chyba 3 zużyłam. Jakbym miała, wiecie, porównać, no to jest zdecydowanie właśnie to, jak pachnie Donna LaRive, to są moje klimaty. Dla mnie to jest totalnym przeciwieństwem, bo to dla mnie nie jest świeże. To jest takie słodko-kwiatowe nawet, powiedziałabym. Zupełnie nie. A to jest takie orzeźwienie. Taka bryza, ale taka, wiecie, taka owocowa, taka... no, jak znacie Dolce & Gabbana Light Blue, no to właśnie dla mnie to jest taki odpowiednik. A Unexpected Joy... Trochę, bo unexpected, czyli takie niespodziewane, tak, joy, radość, no dla mnie to okazało się to taką, na pewno nie powrócę, bo to nie jest zapach mój, w moim tonie, w moich, jakby wiecie, upodobaniach, totalnie nie. W moich jest właśnie Dolce & Gabbana Light Blue, zielona herbata, Arden, więc takie klimaty. To wszystko. Uhu. Przepijemy. No i króle muszę z monitoringu zwolnić, pokazać. Także to wszystko. Mam nadzieję, że filmik wam się przyda. Dajcie znać, jakie u was zapachy gościły tego lata. No i widzimy się niedługo w następnym filmie. Patrzcie, patrzcie, gdzie to taki piękny jest. Kto to był u fryzjera? No pokaż się.
Patrzcie, kto to taki piękny jest? No? Tak? No wiem, monitoring tam był, no. Także dziękujemy za uwagę. Tak? Dajcie znać, jak filmik się podobał. I widzimy się niedługo w następnym, nie? What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Lubiamy. Pa! Uela! No pokaż się, taka piękna jesteś po zwierzę, no. Nie. Dobrze. Pozdrawiam. A i następny film będzie vlogowy, więc mam nadzieję, że większość z Was ucieszy się, bo pytacie mnie o vlogi, więc następny będzie vlogowy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pozdrawiamy. Love the world, but keep the sky on your mind.